Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej konferencji. Bardzo się też cieszę, że mogę Państwu przybliżyć plan dla pracy i rozwoju, który powstał w moim resorcie. Pandemia radykalnie zmieniła nasz świat, ale każdy kryzys jest także szansą. Szansą na zmianę perspektywy i zmianę myślenia, na sensowną korektę kursu i głębsze reformy. Jaki jest nasz główny cel? Aby polska gospodarka wróciła na ścieżkę szybkiego i trwałego wzrostu. Po pandemii chcemy zagwarantować Polsce stabilność, a jednocześnie jeszcze przyspieszyć w rozwoju. Dlatego dla pracowników i przedsiębiorców przygotowaliśmy plan dla pracy i rozwoju, który w kolejnych miesiącach konsekwentnie rozwijamy i modyfikujemy. Zresztą ważna jest już sama nazwa – plan dla pracy i rozwoju. Dzięki niedawnym zmianom kierowany przeze mnie resort odpowiada jednocześnie za gospodarkę i za pracę. To dobre rozwiązanie, stwarza bowiem unikalną szansę na wypracowywanie antykryzysowych i prorozwojowych rozwiązań w szerokim i uczciwym dialogu między wszystkimi aktorami życia gospodarczego i społecznego, z pracodawcami i związkami zawodowymi. A rozwiązania wypracowane wspólnie z reguły są skuteczniejsze i prostsze do wdrożenia. Jest jeszcze jeden ważny czynnik – dobra pozycja startowa. Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, a porównując się do innych krajów wspólnoty, przechodzimy przez kryzys pandemiczny z dużo mniejszymi stratami. Świetne wyniki notują eksport i produkcja przemysłowa. Dodatkowo wkrótce nasz budżet zasilą potężne środki unijne. Mówiąc krótko, nie możemy zmarnować tego momentu. Szanowni Państwo, działania Urzędu Dozoru Technicznego znakomicie wpisują się w plan dla pracy i rozwoju. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, łącząc praktykę z najnowszą technologią, Urząd przyczynia się do postępu technicznego i rozwoju gospodarczego kraju. Profesjonalne, efektywne i społecznie odpowiedzialne działania służą zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych. Tym samym zapewnia to bezpieczne miejsca pracy, mienie i środowisko. Rozsądne regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa stwarzają dogodne perspektywy rozwojowe. Wpływają też na stworzenie równych szans wszystkim podmiotom na rynku. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy polska gospodarka przygotowuje się do nowego przyspieszenia po pandemii. Zmiany idące w kierunku innowacyjności w przestrzeni bezpieczeństwa publicznego wymagają od UDT sięgania po nowe metody i wykorzystania odpowiedniego zaplecza badawczo-eksperckiego. Na tym etapie rozwoju gospodarczego niezbędne jest dalsze ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych na rozwój nowoczesnych technologii. Tylko nowoczesne technologie pozwolą bowiem sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym, a także uniezależnić się nam od dalekich rynków zewnętrznych, między innymi w obszarze zdrowia publicznego, bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego, czy zmian klimatycznych i ochrony środowiska. To dlatego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii myślimy o bezpieczeństwie w wieloraki sposób. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze, którego składowymi są bezpieczeństwo surowcowe i technologiczne. I dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę zwłaszcza na to ostatnie. Nowe technologie mogą z jednej strony stymulować wzrost bezpieczeństwa, na przykład w obszarze zielonej gospodarki, zmian klimatu, energii czy cyfryzacji. Z drugiej jednak strony często generują również nowe grupy zagrożeń, które wymagają nowego podejścia, nowych przepisów i procedur i wreszcie, last but not least, kolejnych nowych technologii służących bezpieczeństwu. W Polsce mamy duży potencjał rozwoju sektora bezpieczeństwa, między innymi dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej i dynamicznemu środowisku akademickiemu. Rolę stymulującą odgrywa także rosnący popyt ze strony społeczeństwa i gospodarki na rozwiązania innowacyjne służące transformacji w kierunku przemysłu przyszłości. Kluczowymi obszarami determinującymi postęp technologiczny i stanowiącymi o konkurencyjności polskiej gospodarki są sztuczna inteligencja, systemy nawigacji satelitarnej, technologie fotoniczne, autonomiczne roboty, inżynieria biologiczna, biotechnologie i nanotechnologie, technologie informacyjne i big data.
Nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna związana z postępującą cyfryzacją i rozwojem sieci 5G wymaga zapewnienia bezpieczeństwa m.in. przed atakami hakerskimi i wyciekiem danych. Zagrożenie dla firm i pracowników na skutek cyberataku jest szczególnie istotne w dobie pracy zdalnej i postępującej cyfryzacji. Dlatego tak cieszy mnie fakt, że jednostki podlegające naszemu resortowi kładą tak duży nacisk na wdrażanie innowacji i podnoszenie efektywności swego działania, dbając jednocześnie o maksimum bezpieczeństwa. Na zakończenie życzę Państwu, aby dzisiejsze wydarzenie przyczyniło się do wymiany cennych doświadczeń w obszarze innowacji dla bezpieczeństwa. Chciałbym też wszystkim tworzącym Urząd Dozoru Technicznego podziękować. Dziękuję Państwu za pracę i zaangażowanie, za wielką wiedzę i doświadczenie, dzięki którym wielu ludzi czuje się bezpieczniej. Bardzo dziękuję Panie Premierze za te jakże istotne słowa. Rzeczywiście plan dla pracy i rozwoju, który powstaje w Ministerstwie, to realna szansa na nie tylko dla pracowników i przedsiębiorców, ale w konsekwencji dla nas wszystkich, aby po pandemii gospodarka wróciła na ścieżkę trwałego rozwoju. A działania UDT doskonale wpisują się w plan dla pracy i rozwoju. Doświadczenie, praktyka i nowoczesne technologie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i technicznego kraju.